i jestem sobie aktualnie w Albanii. Siema, siemeczki, z tej strony Rejkel i jestem sobie aktualnie w Albanii i po prostu wam pokażę, jak trwała tutaj droga, jakie przygody przeżyliśmy i przeżyjemy. Więc zostawcie oczywiście taki sam czerwony przycisk, jak widzicie na moim paluszku, o tam na dole. No i co, myślę, że tradycyjnie zaczynamy dzisiejszy odcinek. Więc chciałem wam powiedzieć, że wyruszyliśmy z Macedonii, bo byliśmy wcześniej w Macedonii. Jeżeli nie widzieliście odcinka z Macedonii, to możecie go sobie zobaczyć klikając w kartę tutaj, albo w linku w opisie też jest. No i właśnie wyruszyliśmy z Macedonii gdzieś dzisiaj, czyli 25 lipca, gdzieś o 13:20, a dojechaliśmy gdzieś 20:30. No, także długo było, jakieś 7 godzin 10 minut. No i co, myślę, że mogę wam pokazać, jak nasza podróż do Albanii wyglądała i co będziemy... I potem wam pokażę, co u mnie to będzie w przyszłości, ale u was to będzie już w tym filmie. Sekundę później, więc pokażę wam, jak ta droga trwała i co się działo i co się będzie dziać. Więc zapraszam do odcinka. Za chwilę za tym czymś będziemy w Albanii. Aktualnie jestem sobie na takiej plaży kamienistej w Albanii i w ogóle była taka sytuacja, że byli sobie jacyś tam Albańczycy chyba właśnie na plaży i sprzedawali kukurydzy. Wiem, że to brzmi dosyć normalnie, bo przecież w Polsce też tak jest, ale mój brat, bo tata chciał, żeby mój brat się spytał, czy można tyle miejsca na grillu. Właśnie, żeby udostępnili nam za opłatę albo coś. No i zrobili nam to za darmo, więc fajnie. A później jeszcze tata to jakby wynajął na noc, no i beka. No i pokażę wam trochę, jak ta plaża wygląda, bo fajnie tutaj dosyć. No a my tu dopiero drugi dzień jesteśmy, a już takie atrakcje. Będę wam dalej później pokazywał, co się dzieje, jeżeli coś się wydarzy, jakie zdjęcia wam tam postawiam. Nie martwcie się, że nie będziecie go oglądać. U Rejkela zawsze tylko najlepsze rzeczy. O, tutaj mamy taką wodę. Taka fajna, głęboka dosyć. O, i tutaj właśnie taka przezroczysta jest, no i fajnie tutaj. Jestem sobie na takim innym morzu i tutaj jest taka woda przezroczysta. No. I też tutaj fajnie. Siema, chciałem wam powiedzieć, że na przykład testowałem ostatnio takiego oto Snickersa Loda. Był podobny do tego Marsa, co testowałem w Macedonii. Był dobry, tak jak na początku był taki batonik ze Snickersa, a potem taki czekoladowy też był w środku. To też było bardzo dobre. I chciałem wam powiedzieć, że jeszcze skakałem z takiego wysokiego klifu, który miał tak z 5 metrów. Niestety wam teraz tego nie pokażę, ale bo stwierdziłem, że wrzucę ten odcinek po prostu od razu, jak wrócę do domu. Ale po prostu tam jeszcze to inna osoba nagrywała, jakbym musiała wysłać i bla bla bla. No więc po prostu za parę dni wam wrzucę, jak skakałem z takiego 5-metrowego klifu około do wody. I to naprawdę fajnie bardzo wyglądało.
I co, myślę, że nie wiem, co nagrywać już. Jutro już jadę z samego rana. Aktualnie jest 19:17. Jutro z samego rana jadę. No więc co. Tak, gdzieś o 7. No i co, to tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. I co, tradycyjnie pana raczej się czułem.